Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. I dzisiaj jestem znowu z wami na bieżąco, czyli nagrywam narrację oglądając własny odcinek. Jako że jak zwykle mój głos miał pewne zakłócenia przez mikrofon, więc muszę to zrobić raz jeszcze. I cóż, nagrywałam dwa odcinki pod rząd, więc kolejny także będzie prawdopodobnie z narracją. Niestety. Zastanawiałam się, czy w ogóle nie wykasować tych odcinków i po prostu nie nagrać czegoś od nowa, ale stwierdziłam, że jednak nie mogę tego zrobić, ponieważ potem wydarzyło się już coś, co dosyć zmienia rozgrywkę, dlatego no nie mogę tego cofnąć, więc cóż, muszą się pojawić te dwa odcinki, więc myślę, że jakoś to przetrwamy, mam nadzieję przynajmniej. No i cóż, przechodząc do rozgrywki, z tego co pamiętam i z tego co tu widzę, dzisiaj spędzimy sobie dzień z Arną i Dianą, ponieważ Damian wychodzi do pracy na cały dzień, jak zwykle. Także dzisiaj bardzo spokojny dzień, będziemy raczej skupiać się na nauce małej, ponieważ ona niewiele potrafi jeszcze, a niebawem ma urodziny, więc też trzeba o to zadbać. No w sumie nie niebawem, bo tak naprawdę ode mnie zależy, kiedy ma urodziny. No ale dobra. Też nie chcemy, żeby była całe życie małym dzieckiem, chociaż staram się zachować taką, wiecie, równowagę, że tak powiem, żeby była różnica wieku między dzieciakami odpowiednia. Także myślę, że skoro Diana urodziła się pierwsza, to też pierwsza będzie małym dzieckiem. W sensie pierwsza niż jej siostra, Jasmine, tak właśnie. No cóż. Tak, tutaj właśnie Damian dostał kwiaty od Carmen, więc schowałam mu je do wyposażenia. Carmen się tak spodobało, że aż wysłała Damianowi kwiaty, nie? Chyba nieźle ją wzięło. No a Damian to w sumie nie wiem, co on tak naprawdę o tym wszystkim myśli, bo to jego pierwsza taka dziewczyna od czasów Angeliki, więc wiecie, trochę on się chyba czuje niepewnie jeszcze w takich relacjach damsko-męskich, nie wie, czy może ufać. I to jeszcze nowo poznanej Simce, także wiecie, nie ma co tutaj się nakręcać, bo nie wiadomo, co z tego w ogóle będzie. To, że ona tam coś do niego poczuła i on coś tam poczuł, to jeszcze nic nie znaczy, prawda? No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Co ja tutaj robię? Chyba zamawiam sobie tępiciela robactwa. Stwierdziłam, że mamy taki syf w domu, że w ogóle masakra. Na dworze robaki i chwasty, więc tak. A tutaj sprawdzam jego wspomnienia, ponieważ Damian był na obiedzie u Balbiny. Co mogliście chyba widzieć w poprzednim odcinku? Nie. Chyba nie. Dopiero będziecie widzieć w następnym odcinku Biedaków, niestety. Także tak. Sprawdzam jego wspomnienia, bo byłam ciekawa, czy ma to we wspomnieniach, czy urodziły mu się siostry. Bo pamiętam, że jak mu wspomniach... Przepraszam, ale... Po prostu mówię do was, a kot się na mnie gapi jak na wariatkę. No ale wracając do tematu. Jak Damian był na studiach, to pamiętam, że gdy urodziła się Anielka, to miał właśnie we wspomnieniach coś takiego jak nowy członek rodziny, czy coś w tym stylu, więc myślałam, że tym razem także tak będzie, ale niestety tak nie jest. Także cóż, dziwne, ale okej. Może nie zakodował tego akurat. Kto zrozumie Simsy? No i dobra, tutaj widzę, że Ania idzie coś jeść, bo jest strasznie głodna i zauważyłam, że pragnie miłości, kochani. Także tak. Nie tylko miłości, ale tak, żeby jej dzieci skończyły studia. Więc wszyscy jej życzymy gorąco powodzenia, bo aż trójka dzieci ma skończyć studia. Ja tam stwierdziłam, że ona nawet tego nie dożyje, więc... Te ich pragnienia są naprawdę niesamowite. Damian poszedł do pracy w końcu. Tutaj widzę, że nam... nie naprawili prysznic, tylko co zrobili? Karaluchy. Wytępili, tak. O, a teraz nam naprawili prysznic, dokładnie tak. No i Anna będzie jadła teraz śniadanko, tutaj się dziwiłam oczywiście, czemu ona ciągle daje tyle żarcia na ten stół, jak jest tylko jedna sama, a dała dwa talerze, więc nie rozumiem tego, ale chyba dla tej małej, chociaż nie wiem, nie widzę w tym logiki, skoro ona i tak nie może jeść przy stole, niestety, także cóż. Anna zje dwie porcje, bo i tak była strasznie głodna, więc wiedziałam, żeby już to zjadła, skoro przygotowała. No i też musi wziąć prysznic i zaraz będziemy szli do małej, żeby się nią zająć. Będziemy próbowali ją czegoś nauczyć w końcu, bo ona tam chyba ma tylko rozpoczęte te nauki, a tak naprawdę nic nie umie tak do końca, więc trzeba się za to wziąć. To już nam krzyczy,
babcia chce wyjść. Wy tego nie słyszycie niestety, bo musiałam... Nie, nie słyszycie, bo musiałam wyciszyć dźwięk przez te szelesty wszystkie. Okropne. Ale to może i lepiej dla waszych uszu. Te małe dzieci jak się drą, to tragedia. No i tutaj próbujemy ją wysadzić na nocniczku, no ale niestety ona nie jest do tego chętna, bo jej brakuje oczywiście rozrywki, jej ciągle albo rozrywki, albo snu i tak w kółko i po prostu nie wiem, co to dziecko jakieś się zrobiło dziwne. Coś jej się rozregulował ten tryb dnia i nocy i tak wychodzi dziwnie. No ale się z nią pobawimy, żeby właśnie jej wzrosła zabawa i żeby dało radę jakoś ogarnąć te umiejętności, bo widzicie, tutaj ma tak pęcherz nisko. A nie chciałam, żeby mi się zlała w pieruchę, wiadomo. Tutaj pokojówka, pan ma problem z tym, nie wiem, oni zawsze mają problem z tym krzesełkiem takim dla niemowlaków. I nie wiem, o co im chodzi, bo to stoi z boku i niczym nie przeszkadza tak naprawdę, bo można normalnie przejść. Ale stwierdziłam, że i tak to sprzedam, bo Diana już i tak nie może z tego korzystać, a Jasmine jak do nas wróci? Nie w kolejnym, ale wiesz, czy na tym odcinku to już powinna być właśnie małym dzieckiem, takim toddlersem jak Diana. Więc też nie będzie mogła z tego korzystać, także sprzedałam to. Tak chyba ani razu żadna w tym nie była. Tutaj Anna, widzicie, jeszcze jest chora. Trochę nam kaszlała i budzi z powrotem małą, bo wsadziłam ją do końca, wcale tego nie chciałam. Bo chcę ją uczyć, a nie żeby mi tutaj spała teraz. Więc jeszcze raz ją próbuję na nocniczek i tym razem chyba się uda, bo już jest zadowolona. Tak jest właśnie, trochę nam wzrośnie. No, już niewiele jej brakuje. I teraz będę sprawdzała, czy mamy mleko mądrości. Ale nie mamy mleka mądrości, bo nie kupiłam, dlatego zaraz się tym zajmiemy. Sprawdzam najpierw, ile w ogóle Anna ma punktów. Ale i tak kupimy za punkty Damiana, bo to w końcu jego dziecko, on ma więcej punktów i tak jest najlepiej. I szybciej nam się będzie uczyć, przynajmniej. Bardzo szybko mi się po tym nauczyła. A tutaj daje jakiś punkt, żeby jej wolniej spadała potrzeba. Też jakoś bardzo szybko jej wszystko spada. Zastanawiałam się, co jej właściwie jest, że ciągle jest niezadowolona, ale... Cóż, to małe dziecko, więc widocznie tak musi być. Teraz dostanie mleczko. I będziemy ją uczyć chyba mówić z tego co... O, Ania wyzdrowiała w końcu. Też dobrze, bo ciągle jej spadała potrzeba pęcherza. No. Tutaj nam telefon dzwoni, jak zwykle zawracają głowę pstrami, więc... No, dzwoni sąsiadka do Damiana, jakaś nowa sąsiadka się wprowadziła do Damiana i już wydzwaniała do Damiana. Swoją drogą, w środę Damian ma wolny dzień i z tej okazji Anna dostanie wolny dzień, bo właściwie jej też jej coś od życia należy, prawda? Więc stwierdziłam, że w końcu dam jej trochę czasu dla siebie, niech zostawi te dzieci, wszystkie, Damiana i niech idzie trochę w miasto. Dlatego właśnie w kolejnym odcinku spędzimy dzień na mieście z Anną oraz jakimiś koleżankami. Myślę, że właśnie wyjdziemy z tymi sąsiadkami dwoma nowymi i się z nimi troszkę zaprzyjaźnimy, bo ona w ogóle nie ma przyjaciół ani nic, więc no trzeba to troszkę też dopracować, żeby jej nie było tak źle w życiu. W końcu nie będzie całe życie tylko zajmowała się dziećmi Damiana i nic więcej, też chce coś mieć. Tutaj Damian dzwoni właśnie do tej sąsiadki, która do nas przed chwilą dzwoniła. Stwierdziłam, że jak już dzwoniła któryś raz, bo tak było właśnie, to stwierdziłam, że niech do niej dzwoni, niech zapyta niby co tam ona chce i tak dalej, nie? No i sobie pogadamy chwilę. Nie zaszkodzi mieć dobre relacje z sąsiadami, powiem wam. Zawsze się przyda. Będzie kogo zaprosić na jakąś imprezkę albo coś. W ogóle mamy taki duży dom, a jeszcze żadnej imprezy nie robiliśmy w niej. To przez to wszystko, że Damian ciągle pracuje, no i te dzieci ciągle są małe. Trzeba będzie to zmienić, trzeba będzie koniecznie jakąś imprezę zrobić, ale to trochę później myślę, jak właśnie Diana troszkę podrośnie, bo z małym dzieckiem to też ciężka sprawa, jak ciągle coś chce od nas. Tutaj widzę, że Ania ją zostawiła. Więc stwierdziłam, że niech Damian ją trochę pouczy, bo w końcu jest jej tatą, więc niech też się trochę zajmie jakoś edukacyjnie tym swoim dzieckiem, a nie tylko sama zabawa i rozpieszczanie. Więc teraz Damian będzie ją uczył mówić.
Ale już jej niewiele brakuje, więc to tylko chwilka. Ania poszła się ogarnąć do kibelka chyba. A nie, jednak trochę jej brakuje. Tak się zlały te kolory. No tak. Pani ogrodnik już sobie idzie. Ogarnęła nam ogród i nareszcie święty spokój. Chociaż nie wiem, czy zrobiła wszystko, bo taki syf tam był, że nie mam pojęcia. Ale i tak jest lepiej niż było na pewno. Ja kazałam już Ani umyć tą podłogę, bo do rana, zanim przyjdzie pokojówka, to syf się zrobi jeszcze większy. I zaraz sobie zadzwonimy do Błażejka, ponieważ ona chce się z nim zaprzyjaźnić, więc stwierdziłam, że okej, niech se ma przyjaciela kolejnego, bo ona tylko się przyjaźni praktycznie z Damianem, Balbiną i Angeliką. Także w sumie to trochę zaskakujące w sumie, że Angelika polubiła się z Anną, wiecie. Anna tutaj mieszka z Damianem, opiekuje się dziećmi, też małą Jasmine, więc wydawać by się mogło, że Angelika nie będzie zadowolona, bo ona jest taka dosyć zaborcza i tak dalej, no ale jakoś się udało. Są przyjaciółkami, mają dobre relacje, są. Tutaj Diana ożygała Damiana oczywiście. No zdarza się. Teraz ją położymy zaraz spać. I Damian będzie mógł się ogarnąć, koniecznie wziąć prysznic. A tutaj nasza Ania dzwoni do Bożejka. W ogóle tutaj zauważyłam, że ma z Damianem piorun. I mnie to zdziwiło, bo oni mieli ostatnio przekreślone to na czerwono, więc to trochę dziwne, bo niby nie do siebie nie pasowali, a teraz na nie do siebie pasują. I od czego to zależy? Nie wiem, od czego się to zmienia. Nie wiem, dlatego, że się zaprzyjaźnili? Czy to jest możliwe? Nie mam pojęcia, naprawdę. I długo nad tym rozkminiałam, naprawdę. Bo tutaj niby się nie mają do siebie chemii ani nic, a tu nagle jest piorun. No ale i tak to Boże, ja mam aż dwa. Ale niestety, bracia biedaty są zajęci wszyscy. No, oprócz Damiana. No, chociaż on ma teraz tą Carmen, więc... Troszkę się spóźniła, powiem tak. Najpierw miała przekreślone na czerwono, to niech się zdecydują, bo... Nie ma to tamto. Życie gna do przodu, nie można tak się ciągle rozmyślać. Ale wiecie, może ona na początku, wiecie, jest tutaj nianią Damiana, więc ten... Nie Damiana, tylko jego dzieci. Pracuje u niego, więc może tak nie wypada się podkochiwać w swoim szefie. Także, no, może dopiero po takim czasie ją coś tknęło, nie? I Damian jej się spodobał. Dlatego teraz ten piorunek się pojawił, no. Pewnie tak właśnie jest. Ania zaczyna czuć zmięty do Damiana. Niestety, troszkę za późno, bo Damian już jest zajęty. I raczej nie wykazywał zainteresowania jakiegoś romantycznego z nianią. Także, no, nie wiem. Może Ania pozna kogoś właśnie... Jak wyjdzie na miasto, nie? Tak byłoby najlepiej dla niej, bo jeśli się zakocha w Damianie, to będzie kiepsko. Jeszcze złamie jej serce nasz Damian i co wtedy? Kto się zajmie dziećmi? Będzie musiał szukać sobie nowej niani albo... Nie wiem, czy jak Damian może drugi raz się ożeni, albo nawet znajdzie sobie dziewczynę, to może już, gdy zamieszkają razem, nie będzie chciał, żeby Ania się opiekowała dziećmi. Też nie wiadomo, jak to będzie. Tak się tutaj rozgadałam, w ogóle nie patrzę na rozgrywkę. No ale po prostu dwa razy gadać to samo i oglądać to po prostu szlak nie trafia, powiem szczerze, bo to ma być dla mnie zabawa i rozrywka, a... A, niestety, tyle roboty mam przez jakieś głupie szelesty. Mam nadzieję, że to się poprawi i już nie będę miała takich problemów. A jeśli nie, to będę musiała niestety zainwestować w lepszy sprzęt. No i pewnie będzie jakaś przerwa na kanale. Mam nadzieję, że tego unikniemy. Tutaj przebieram Ankę, bo... Ta bluzka, w której chodziła, była taka pofałdowana, wyglądała jakby jakiś wielki brzuchol. Więc wzięłam jej w końcu. Zmieniłam na jakiś sweterek różowy. I uroczo nie wygląda. No tutaj powoli ogarniamy wszystkich już do spania. Ania poda kolację i zjedzą sobie wspólnie z Damiankiem.
No i nawet posprzątam butelkę, żeby miał co robić w międzyczasie, czekając na kolację. I nie wiem, co mam gadać, moi drodzy. Najlepiej jest, gdy właśnie w trakcie rozgrywki jest reakcja na żywo i tak dalej, a takie opowiadanie wszystkiego to tak... Nie samą to nudzi, powiem szczerze, bo jaka jest tego przyjemność, gdy się opowiada, oglądając własny odcinek. Najlepiej właśnie jest reakcja na żywo w czasie rozgrywki. A tutaj sobie jedzą kolacyjkę. I rozmawiają tam o pracy. Tak, mam pracoholik, to temat akurat dla niego. Właśnie, patrzcie, mam taki wielki ogród, basen. Przydałoby się zrobić jakąś imprezę, kurde, a nie... Damian powinien zacząć żyć normalnie, a nie, nie wiem... Przez te wszystkie jego problemy i Angelikę, i rozwody, i dzieci, to po prostu masakra jakaś się wydarzyła. W jego życiu ciągle tylko praca i nic więcej. No on jeszcze młody chłop jest. Chociaż wygląda starzej od swojego ojca przez ten zarost. No, nie wiem, może zgoli się, jak Carmen go poprosi. Kto wie? No i co? Damian się ogarnia i idzie spać. Jutro wtorek, więc kolejny dzień do pracy. I ten dzień sobie przegram oczywiście sama, żebyśmy dostarli do wieczorka. A wieczorkiem, jak Damian wróci z pracy, zostanie z dzieckiem swoim. A Ania wyjdzie na miasto z koleżankami. Zaprzyjaźni się. Troszkę się pobawi, rozerwie. Zazna przyjemności z życia. Bo też ciągle w tym domu siedzi. Damian ją uwięził w swoim więzieniu. No ale cóż, Ania jest młoda, musi sobie dorobić, żeby stać było na swoje. Więc wiecie. Kiedyś też się wszystko skończy. Diana dorośnie, nie będzie się już trzeba nią opiekować, więc na pewno Ania albo pójdzie do innej pracy, albo po prostu się wyprowadzi na swoje już. Dobrze, kochani, to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!